kilkadziesiąt osób narodowości żydowskiej z całego świata uczciło pamięć ponad 1000 Żydów zamordowanych przez hitlerowców 10 sierpnia 1942 roku w Brzozowskim Lesie. Goście z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nowej Zelandii, Australii, Niemiec uczestniczyli w Dniach Kultury Żydowskiej zorganizowanych w Brzozowie w dniach 9-10 sierpnia bieżącego roku przez Muzeum Regionalne w Brzozowie Towarzystwo Przyjaciół Brzozowa Zdroju, Rodziny Żydów Brzozowskich Ocalałych z Holokaustu, Brzozowski Dom Kultury. Patronat nad wydarzeniem objęli starosta brzozowski, burmistrz Brzozowa, nadleśniczy Nadleśnictwa Brzozów. W ramach tego wydarzenia upamiętniono rozstrzelanych w 80. rocznicę tragedii. Ów tragizm sprzed 80 lat doskonale odzwierciedla relacja księdza Michała Jastrzębskiego, ówczesnego alumna Leśnego Seminarium Duchownego, funkcjonującego podczas II wojny światowej w pobliżu terenu egzekucji. Fragment opowieści świadka tamtych strasznych dni odczytała Sylwia Wątróbska. Na kilka dni przed 10 sierpnia zostaliśmy zaintrygowani niespodziewanym w naszym lesie wydarzeniem. Rano przyjechało do lasu kilkunastu junaków z łopatami i udało się na polanę położoną przy leśnej drodze, niedaleko 200 metrów od leśniczówki. W południe dowiedzieliśmy się od jednego z junaków, że junacy kopią w lesie duży rów. Jakoś śpieszyło się im, bo mimo deszczu pracy nie przerywali. W następnych dniach auto przywoziło dalej junaków do pracy. Wśród nas faktem wywołał duże poruszenie. Stawialiśmy rozmaite przypuszczenia, między nimi takie, że ten ogromny dół będzie grobem dla jakichś pomordowanych ludzi. Nie brakło i takich myśli, a może my się w nim znajdziemy. Parę dni przedtem doszła nas wiadomość o wymordowaniu dużej ilości Żydów w okolicach Żmigrodu, ale była to wieść tak okropna, iż żaden z nas nie pomyślał, aby w naszym lesie miało się coś podobnego powtórzyć. 10 sierpnia, poniedziałek rano, jeszcze byliśmy w kaplicy, gdy ktoś przyszedł do domu. Wywołano z kaplicy przełożonych. Wyszedł ksiądz profesor Głodowski, potem wyszedł ksiądz rektor. U wszystkich widać było wielkie poruszenie. Klerycy pozostali jeszcze w kaplicy, aby dokończyć dziękczynienie. Ale gdzież można było utrzymać skupienie w takich chwilach? Wywołano wreszcie i nas. I dowiedzieliśmy się. Dziś będzie obok leśniczówki egzekucja Żydów brzozowskich i z innych sąsiednich miejscowości, którym na 24 czerwca Niemcy kazali gromadzić się w mieście. Szef niemieckiej żandarmerii stacjonującej w Brzozowie nakazał opuszczenie alumnom leśniczówki, zaś wszyscy pozostający w Anatolówce, zakładzie zdrojowym dla duchowieństwa diecezjalnego, nie mogli wyglądać przez okno. Naprędce zjedliśmy śniadanie i rozpoczęła się pierwsza godzina wykładów – dogmatyka. Otworzyliśmy podręczniki księdza Sieniatyckiego i ksiądz profesor zaczął wykładać o pochodzeniu człowieka. Nie dokończył ksiądz profesor, gdy padł pierwszy strzał o 10:12. Zaczęło się, wyszeptały nasze usta. Zaczęło się, powtórzył wykładowca. Za kilka sekund usłyszeliśmy drugi strzał, potem trzeci, czwarty, dziesiąty. Z przerażeniem liczyliśmy te suche trzaski rewolwerowe. Niektórzy zaczęli znaczyć kreski na stronach 105, 118, drugiego tomu dogmatyki księdza Sieniatyckiego. Po ochłonięciu z pierwszego wrażenia ksiądz profesor podjął dalej wykład. Mówił, że człowiek pochodzi od Boga i co do ciała i co do duszy Pan Bóg sam bezpośrednio stworzył ciało człowieka i ma nad nim władzę. A rewolwerowe strzały padały dalej w nierównomiernych odstępach i za wszelką cenę starały się odwieść naszą uwagę od tego, co mówił ksiądz profesor. Przecież one przeczyły temu, że Bóg jest stwórcą ludzi, więc tylko Jemu przysługuje prawo do ich życia. Nie można było jednak wykładać w takich okolicznościach, dlatego ksiądz profesor polecił jednemu klerykowi czytać z podręcznika, a tymczasem inni liczyli już 100, 101. Zaczęliśmy czytać drugi wstęp pod tytułem Od Adama i Ewy wszyscy ludzie pochodzą. Około południa strzelanie ustało, gdy oprawcy pojechali na obiad do Brzozowa, by zapić dzieło koniakiem. Do naszego domu przyszło kilku junaków i od nich dowiedzieliśmy się szczegółów strasznej egzekucji. Żydów zebrano w Brzozowie na stadionie, gdzie SS-mani podzielili ich na grupy według płci i wieku, a następnie pakowali na auta i wywozili ich jednym w stronę Lasu Biskupiego, drugich w kierunku Starej Wsi. Na polanie rozbierali ich do naga, potem każdy kładł się na ziemię w szeregu jeden przy drugim, oczekując na swoją kolej. Każdy Żyd podczołgiwał się na brzeg dołu,
a na przerzucone przez rów deski podnosił się do postawy klęczącej i dostawał kulę w tył głowy lub pchnięcie bagnetem. Dzieci mordowano, uderzając żelazną łomą w tył główki. Część osób dobijano, posypując chlorowanym wapnem, więc kto od kuli nie zginął, udusił się pyłem wapiennym. To nie był jednak koniec egzekucji. Po południu bowiem przyszła kolej na kobiety. Lamentowały i krzyczały głośno, że do Anatolówki było dobrze słychać. Mężczyźni zachowywali się spokojnie. Jednemu z Żydów nawet udało się jakoś ukryć w krzakach, lecz potem zamiast uciekać wracał do Brzozowa tą drogą, którą jeździły auta z ofiarami, więc zaraz Niemiec złapał go i na miejscu zastrzelił. Około godziny 4 przyszedł do nas sam szef żandarmerii, obłocony, nasycony żniwem mordu i obwieścił, że zabili ponad 600 Żydów. Gdy na wieczerze poszliśmy już do leśniczówki, widać było na skraju lasu dużą stertę żydowskich ubrań, które junacy ładowali na auta. Widok tych ubrań i świadomość, że tu poniżej leśniczówki leży tyle ciał ludzkich, z których jeszcze może nie jedno drga w śmiertelnym konaniu, były straszne. Pamięć ofiar czcili też parlamentarzyści, samorządowcy, leśnicy, mieszkańcy Brzozowa i powiatu brzozowskiego. Zabierający głos nie ukrywali wzruszenia, podkreślając, że o losie brzozowskich Żydów dowiadywali się nie tylko z historycznych książek, ale również z przekazów przodków opowiadających o samej zagładzie, jak i o przedwojennych relacjach ludności polskiej i żydowskiej. Dzisiaj jeszcze słowa relacji o tej strasznej zbrodni, która się tutaj dokonała, przeszywają serce. Pamiętamy o tym przez wszystkie lata. Ja sam urodziłem się już po II wojnie, jednej ze wsi podbrzozowskich. I o tym, co działo się w czasie II wojny, jak okrutnie Niemcy prześladowali Żydów, dowiadywałem się stopniowo. Od rodziców, od starszego pokolenia, wreszcie z relacji historyków, z tego, co nauczano w szkole. O tym wydarzeniu, o tej strasznej zbrodni w tym miejscu, w lesie brzozowskim, na spokojnych, niewinnych, spokojnie żyjących Żydach brzozowskich, dowiedziałem się z relacji historyków lokalnych, regionalnych, od takich jak siedzący tutaj Jerzy Adamski, z ich książek. Jest tych świadectw coraz więcej i pamięć o tym przekazywana jest następnemu pokoleniu. Pamiętamy o tym i będziemy pamiętać zawsze. Mój dziadek od strony mamy w Jasienicy Rosielnej miał przyjaciela Żyda, który między innymi zginął w tym miejscu, został tutaj wywieziony i zamordowany. Dziadek widział, jak go wywożą. Było to niepojęte, bo przecież wszyscy tutaj wspólnie na tej brzozowskiej ziemi żyliśmy razem przez pokolenia, nie jedno, nie dwa, ale setki lat. Budowaliśmy wspólnie relacje, budowaliśmy wspólnie dobrobyt zarówno Polaków, Żydów, Ukraińców, Białorusinów i innych narodów. Polska zawsze była domem dla wszystkich ludzi, którzy chcieli tutaj żyć i się rozwijać. Niestety, szanowni państwo, przyszedł czas wojny i ta wojna zmieniła wszystko. Zmieniła ludzi, zmieniła nasz Brzozów, naszą gminę. Coś niebywałego. W jeden dzień, w jeden tydzień w mieście ubyło 30% mieszkańców. Niewątpliwie musiał to być szok dla wszystkich mieszkańców tej ziemi. Takie były konsekwencje polityki nienawiści prowadzonej przez nazistów od 1933 roku, zaś podczas II wojny światowej doprowadzonej do obłędu w najczystszej postaci. Holokaust był w historii ludzkości najbardziej zbrodniczym okresem, określanym mianem ludobójstwa.
U jego podstaw leżała nienawiść i uprzedzenie, odczucie skrajnie negatywnych i skrajnie niebezpieczne, do rozprzestrzeniania których nie można dopuścić. Te wydarzenia sprzed lat, zarówno dla narodu żydowskiego, jak i dla naszego, są dramatyczną lekcją, z której należy wyciągnąć wnioski na przyszłość. Przekazywanie prawdy jest naszym wspólnym obowiązkiem. Powtórzę, przekazywanie prawdy jest naszym wspólnym obowiązkiem. Naszą powinnością, bo tylko na bazie tej prawdy możemy zbudować braterstwo między narodami oparte na wieloletnich znajomościach i przyjaźniach, których liczne przykłady mamy również tu, u nas w Brzozowie. Jestem przekonany, że te przyjaźnie i kontakty przetrwają długie lata i będą owocować wieloma spotkaniami podobnymi jak w dniu dzisiejszym. Uroczystości odbywały się w miejscu kaźni, przy mauzoleum wybudowanym dzięki staraniom ocalałego z Holokaustu brzozowskiego Żyda Natana Weissa. Dzięki Natanowi Weissowi, jego żonie Drejsie, jesteśmy tutaj. Bo to oni 34 lata temu przyjechali do Brzozowa, rozmawiali z władzami, rozmawiali z nadleśnictwem, ale przede wszystkim rozmawiali u nas w muzeum. Wówczas byłem dyrektorem muzeum przez 18 lat. I tam spotykaliśmy się, zbieraliśmy materiały, rozmawialiśmy o tej tragedii, o potrzebie odtworzenia tego miejsca ku następnym pokoleniom, ale przede wszystkim rozmawialiśmy o życiu. Kalinka Kościńska, Zbyszek Kościński, no i moja osoba, w tym gronie rozmawialiśmy często. Podziwiałem Natana, ale podziwiałem przede wszystkim jego żonę, Drejzę. Kobieta z Radomia, dla której Brzozów był gdzieś daleki, ale ona to wszystko, co Natan chciał zrobić, pielęgnowała w sposób niesamowity. Myśmy potem robili dużo fajnych rzeczy w muzeum, bo wydaliśmy jedną książkę Zbyszka Wawczaka, o której wczoraj w filmie Halinka Kościńska mówiła. Wydaliśmy książkę Andrzeja Potockiego, Podkarpackie Judaika, gdzie na okładce jest zdjęcie właśnie tego pomnika, tego mauzoleum. A ponadto była duża wystawa w Warszawie, w warszawskiej Galerii Zachęta o Żydach Polskich. Wystawa fotograficzna, gdzie jedną z większą części tej wystawy były zdjęcia z Brzozowa, z albumu, który kiedyś został przechowany przez społeczne jeszcze muzeum. Przed powstaniem muzeum regionalnego w 1980 roku. Także Brzozów przez ten okres powojenny pielęgnował te czasy, ale myślę, że taki dobry duch Natana, jego żony Drejzy, spowodował, że to wszystko, co się wówczas działo, jest do dzisiaj pielęgnowane. Ja się cieszę ogromnie, że kontynuujecie, przyjeżdżacie tutaj, że jesteście tutaj wspólnie z nami. Ja pamiętam, kiedy w 98 roku przestałem pracować już w muzeum, zostałem wójtem gminy, Natan Weiss przysyłał do mnie kartki świąteczne do Dydni. To takie niesamowite, prawda? Takie zwyczajne, takie ludzkie, ale ważne. Myślę, że te kontakty takie, które później Halinka Kościńska kontynuowała, to są dla Państwa bardzo, bardzo istotne. Cieszę się ogromnie, że jesteście i przyjeżdżajcie. Brzozów Was zaprasza. Tutejszy las, który my jako leśnicy się opiekujemy, jest pięknym obrazem natury. Ale skrywa też właśnie takie bolesne historie, o których dzisiaj wspominamy. To już przeszło 30 lat, kiedy pan Natan Weiss, jako jeden z niewielu ocalałych z brzozowskiej społeczności żydowskiej, zorganizował powstanie tutejszego mauzoleum na miejscu mordu, między innymi swojej najbliższej rodziny. Jak doskonale wiemy, było to jedno z zamierzeń, które chciał w swoim życiu zrealizować. Uzyskał wówczas pomoc ludności Brzozowa, władz samorządu, a także leśników. My jako gospodarze lasu czujemy się w obowiązku utrzymywać otoczenie mauzoleum w należytym i bezpiecznym stanie. Pragnę dodać, że mauzoleum to nie jedyny ślad żydowskiej Brzozowa. Jak pewno Państwo zauważyli podczas marszu, minęliśmy po lewej stronie najstarszy cmentarz żydowski na terenie Brzozowa. Został on na nowo niejako odkryty około 7 lat temu za sprawą przekazów ustnych innych ocalałych brzozowskich Żydów. Nadleśnictwo Brzozów wspólnie z organizacjami żydowskimi z Brooklynu
oraz Instytutem Dziedzictwa Narodowego zabezpieczyło teren cmentarza i posadowiło kamień wraz z opisem obiektu. Cieszymy się, że możemy tu z Państwem być. Zapewniamy, że nadal będziemy dbać o nasze wspólne dziedzictwo historyczne brzozowskiej ziemi. W ramach Dni Kultury Żydowskiej odbyła się promocja autobiograficznej książki Natana Weissa zatytułowanej Pamiętnik po latach, zaś podczas sesji naukowej w Muzeum Regionalnym w Brzozowie referaty na temat historii, obyczajów i kultury Żydów wygłosili dr Joanna Potaczek, Halina Kościńska i Andrzej Potocki. Zaprezentowano też film autorstwa Stanisława Cyparskiego Człowieczy los. Ja jestem Natan Weiss, a ja byłem między tymi, co zabrali mnie stąd do lagru, do Prokocimy, do Płaszowa. A przypadkowo ja pamiętam, żeśmy stąd, nie wiem dlaczego, bo do Romanowa, do Wróby, tu ta droga, ale wtedy zrobili coś takie, obwód i przejść ulicą Piastową, tak? Ja jeszcze widziałem, zdążyłem zobaczyć tatę i mamy i dwóch siostry, ten mały brat, a to jest to ostatnie raz, co ja widziałem przy życiu. שממשלת פולין החליטו שרוצים לעשות את הזכר ליהודי ז'וזוף. רגילו שבז'וזוביה 1926 רוקו.